W tym roku to są już 14 otwarte Mistrzostwa Wielkopolski w wyścigach drezyn ręcznych. Jest to cykl zawodów. W tym roku ten cykl zawodów zamykał się w 9 eliminacjach. Dzisiaj są 9 eliminacje i rozegramy jeszcze w dniu dzisiejszym bieg finałowy o nagrodę Grand Prix Międzygminnego Związku Turystycznego Wielkopolska Gościnna. W dniu dzisiejszym do tych eliminacji zgłosiło się 12 zespołów, a do finału z tytułu naszego regulaminu z innych zawodów dostało się 5 osad i one już potwierdziły swoją obecność. Już tam czekają na te pierwsze 3, które się z tych eliminacji tam dostaną. Dystanse są zróżnicowane, oscylują co prawda około 200 metrów na każdym dworcu, natomiast nie mierzymy ściśle miarką, jaki to jest dystans. Po prostu wszyscy zawodnicy mają ten sam dystans do pokonania w danym dniu. One mogą się różnić między tymi poszczególnymi dworcami, natomiast w danym dniu dystans dokładnie ten sam, muszą wszystkie osady przebić. Cały czas, już po raz piąty z kolei, wśród tych, czyli piąty rok z kolei, prowadzimy punktację Grand Prix. Za pierwsze miejsce, niezależnie od tych zawodów, gdzie tam zawodnicy startują, jest 8 punktów, potem 5, 3 i tak dalej. Cała idea wprowadzenia tej punktacji polega na tym, że osady mają szansę podróżować za zawodami, pojawiać się w tych miejscach, gdzie są te zawody zorganizowane. Rozpoczęliśmy w maju przez 9 weekendów do dnia dzisiejszego. Spotykaliśmy się na różnych stacjach, od powiatu kościańskiego poprzez powiat krotoszyński, powiat gostyński i powiat rawicki. Nieczynne dworce ożywają na czas tych zawodów. Naszą główną intencją organizacji tych zawodów to jest zwrócenie mieszkańców, ewentualnie potencjalnego biznesu na to, że istnieje ogromny potencjał pokolejowy, którego może nie warto dewastować, tylko przynajmniej na razie zachować w tym stanie i udostępniać do przejażdżek rekreacyjnych. No, w Niemczech, w Szwecji takie rzeczy się dzieją, jest to normalnie komercyjny ruch. Związek komercyjnego ruchu nie poprowadzi, ale nasze zadanie do inspirowania do rozwoju turystyki i promocji tych walorów, po prostu tak to wygląda i tak się z tego zadania próbujemy wywiązać. Równolegle na dworcu w Sarnowie odbywał się piknik kolejowy, a między oboma stacjami kursowały drezyny. Jedzie pociąg stary, nikt na stacjach nie czeka. Na